Dzień dobry, z tej strony Miłosz z kanału Wagę Rzucam, a dzisiaj recenzja, krótka. Pod odcinkiem o Q-Soulach Akatero 4 plus 7 pojawił się komentarz, żebym zrecenzował Harrow z Kliki. Trochę temu to było, trochę się do tego zabierałem, no i czekały na te recenzje, czekały i w końcu się doczekały. Rzuciłem na nie okiem, zobaczyłem jak się nimi rzuca. No i cóż, biorąc pod uwagę, że to recenzja, no to pozostaje mi tylko założyć białe rękawiczki i zaprosić Was do odcinka. Ale zanim przejdziemy do odcinka, to szybki przerywnik. Cały czas szukamy osób, które chcą wesprzeć nas w ogólnopolskim projekcie darterskim, który to będzie się skupiał na informowaniu Was o tym, co dzieje się w Polsce i na świecie, ale głównie właśnie na arenie krajowej, jeżeli chodzi o darta. No i szukamy osób, które chciałyby być dziennikarzami, influencerami albo tworzą turnieje, chciałyby się nimi pochwalić. Wszelkie ręce na pokład mile widziane, także jeżeli chcesz pokazać się darterskiemu światu i dołączyć do tego projektu, to koniecznie obejrzyj ten film. W opisie również masz link do tego filmu. Cały czas możecie pisać na uwagę rzucam @gmail.com. Jeżeli macie jakieś pomysły dotyczące takiej inicjatywy, to też koniecznie piszcie, a teraz przechodzimy do odcinka. Okej, przechodzimy zatem do krótkiej recenzji. Jak widzicie, unboxing już zrobiłem, bo kiedy tylko dostałem te systemy, to chciałem sobie zobaczyć, jak one wyglądają. Tu Wam pudełka pokażę, też cety nie odklejałem, więc orientacyjną cenę również możecie zobaczyć. No i zawartość tych opakowań to oczywiście 3 szafty oraz 3 piórka. Te farfocle, które tutaj są, nie są przypadkowo, bo tak jak wspomniałem, już złożyłem od razu te systemy i teraz musiałem je rozmontować i właśnie takie małe tutaj drobinki piórek zostały mi na szafcie. Piórka są dosyć delikatne, możecie zobaczyć, że wyginają się bez większego problemu. Oczywiście trochę wracają do swojego kształtu, ale jeżeli będziemy przechowywać je na przykład w jakimś ciasnym etui, no to trzeba będzie je wyprostować przed oddaniem rzutów, także są one dosyć miękkie, ale nie zmienia to faktu, że są one wzmacniane. Możecie zobaczyć, że tutaj w tych newralgicznych miejscach jest dołożona większa ilość materiału. Myślę, że to widać teraz na kamerze. No i cóż, montaż jest bardzo prosty. Musimy po prostu wcisnąć, aczkolwiek dosyć mocno. O, teraz poszło delikatniej. Może przy pierwszym użyciu było to mocniejsze. Teraz właśnie jak piórko się wyrobiło i te, że tak powiem, części piórka już zostały, które najmocniej haczyły, to teraz jest już to prostsze. Teraz rzeczywiście wchodzi to bez problemu. Szafty mam krótkie, przezroczyste, możecie zobaczyć jak to wygląda. I teraz najważniejszy test, który w moim przypadku jest, jeżeli chodzi o obrotowe systemy. Tutaj mam jakieś barele i kwestia tego, czy przy zamachu, możecie jeszcze zobaczyć, że to piórko chodzi dosyć gładko. Ten system obrotowy jest dosyć delikatny, tutaj praktycznie nie ma żadnego oporu. Dla porównania wziąłem sobie Akatero. Tutaj ten opór jest dosyć duży, możecie zobaczyć, jak sobie tak robię, jak w tamtym przypadku, to tutaj prawie w ogóle mi się piórko nie przesuwa. W tym wypadku ten obrót widać, że jest o wiele delikatniejszy i tutaj też widać, że jest on bardzo delikatny. I teraz tak, kwestia tego, czy jeżeli będziemy sobie celować i lekko nam zadrży lotka, to czy tutaj są jakieś nieścisłości, czy to piórko będzie nam w jakiś sposób drżeć. I tak, to piórko nie drży. Od razu mogę Wam powiedzieć, że w tych trzech systemach jedno z piórek niestety mi drżało, co jest dla mnie dużym minusem. To piórko też jest stałe, a kto wie, może przy innym spasowaniu teraz wszystkie piórka będą dobrze zakotwiczone w systemie. Chyba to było najgorsze. Nie wiem, czy możecie to usłyszeć. Nie będę nic mówił. Posłuchajcie sobie, co się dzieje przy takim uderzeniu. Myślę, że słychać, że to piórko po prostu nie jest idealnie spasowane, co jest dla mnie, jeszcze raz wspomnę, bardzo dużym minusem, bo jeżeli celujemy z zamachem, oczywiście teraz mocno przesadzam z tym, co robię, ale jeżeli korzystaliście z obrotowych systemów, to na pewno wiecie, że takie nawet minimalne tutaj jakieś ruchy są mocno wyczuwalne i dla mnie osobiście są mocno denerwujące. Bardzo nie lubię
właśnie między innymi za to obrotowych systemów, że bardzo rzadko się zdarza, żeby tu wszystko było idealnie spasowane i żeby przy jakichś tam drganiach lotki, czy też po prostu wzięcia lotki do ręki rzucającej, żeby tu żadnych drgań nie było, a właśnie w tym piórku takie drganie występuje. Tutaj dla porównania. Myślę, że ten dźwięk to bardziej sprężyna, ale tutaj nic takiego nie było. Oczywiście tutaj mamy ten system AKTero 4.7 ze sprężynką. I w wypadku tych systemów, kto wie, oczywiście mógł to być totalny przypadek i mogłem uzyskać taki model, w którym to mi się nie zdarzyło, chociaż tych terosów miałem całkiem dużo. I nie wiem, z 6-7 kompletów i na 6-7 kompletów chyba tylko w jednym wyczuwałem coś, co się dzieje tutaj, czyli właśnie te drgania. Więc oczywiście mógł to być nie fart, mogło się tak zdarzyć po prostu, że trafiłem na taki model, który jest tutaj nie do końca spasowany, ale niestety muszę tutaj zaznaczyć, że właśnie coś takiego ma miejsce i niestety przez to dyskwalifikuje w większości systemy obrotowe. Przejdźmy sobie jeszcze do wagi. Z ciekawości, prawdopodobnie waga będzie mniejsza, bo piórko jest dosyć lekkie. O, chyba muszę baterię wymienić. Dobra, mamy działającą wagę, więc zobaczmy sobie, ile ten komplet waży. 1,7 grama i dla porównania, skoro już sobie wzięliśmy, to weźmy sobie AKTero 4.7. O, 1,43 grama. To ciekawe. Porównajmy sobie długości. Długości są chyba takie same. Nawet tutaj ten system klik jest nieco dłuższy. No nieco dłuższy, więc oczywiście będzie cięższy, to raz, ale dwa, co chciałem powiedzieć, to oczywiście kwestia tego, że tutaj ten shaft jest wycięty, ale powiem wam, że się zdziwiłem, bo myślałem, że system sprężynowy będzie cięższy, a tu jednak niespodzianka, taki zestaw waży około 1,7 grama, także jeżeli chodzi o to spasowanie, które jest dla mnie najważniejsze przy systemach obrotowych, no to tutaj dla mnie wygrywa ten drugi system, który sobie porównywaliśmy, a zobaczmy, jak to będzie na tarczy i jak te systemy zachowują się w swoim zadaniu, czyli wtedy, kiedy muszą się obrócić. Okej, zatem jak widzieliście, obroty są naprawdę bardzo przyjemne i tutaj duży plus dla tego systemu. Ogólnie system bardzo dobrze oceniam, nie będę tutaj jakiś not wystawiał. Miał on godnego przeciwnika, no bo cały czas sobie porównywaliśmy ten system do systemu Q-Soula, który naprawdę zrobił na mnie spore wrażenie, nie tylko tym, jak jest zbudowany, ale i tym właśnie, tymi drganiami, które były tylko w jednym przypadku na te 7 kompletów i były one bardzo małe. Także w tym porównaniu niestety mogliście odnieść wrażenie, że te systemy są gorsze. No i rzeczywiście w porównaniu, tak jak jeszcze raz powiem, wypadają one dla mnie osobiście gorzej, bo dla mnie numerem jeden jest właśnie ta kwestia przy celowaniu, czy tam w lotce nic nie drży. Oczywiście wy możecie mieć tutaj inne odczucia, ale chciałbym, żeby ogólnie przekaz był taki, że ten system jest naprawdę dobry. Jak widzicie, fajnie się tutaj kręci, te piórka też mają swoją specyfikację. Ciekawe jak z wytrzymałością. Tutaj muszę klasyczną klauzulę powiedzieć, czyli żeby ocenić wytrzymałość, to bym musiał nimi po prostu trochę dłużej porzucać, co akurat w tym przypadku prawdopodobnie nie będzie mieć miejsca, bo ten produkt został w sumie zakupiony przeze mnie tylko na potrzeby recenzji. Po tym komentarzu a propos Harrow's Clicków, myślałem, że się pozytywnie zaskoczę, że może to będzie najlepszy system, ale dla mnie numerem jeden cały czas pozostaje Q-Soul. Ten system jest naprawdę bardzo fajny, naprawdę fajnie to wszystko tutaj się obraca, a to chyba jest najważniejsze. Jeżeli komuś nie przeszkadzają te drgania, to zdecydowanie mogę polecić, ale też jak zawsze mówię, przetestujcie, sprawdźcie na sobie, być może wam ten system podpasuje najlepiej i będzie to wasz główny system do rzucania. To wszystko chyba, jeżeli chodzi o tę krótką dzisiaj recenzję. Mam nadzieję, że była przydatna. No i w końcu po tak długim czasie Harrow's Click pokazały się tutaj na moim kanale. Dzięki za dzisiaj i do usłyszenia w kolejnych materiałach.